Z inicjatywy dolnośląskiego kuratora oświaty w ramach regionalnych eliminacji trzeciej dolnośląskiej gali talentów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imieniem Adama Mickiewicza w Lubaniu uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zaprezentowali swoje talenty. Każda ze szkół mogła zgłosić tylko jednego przedstawiciela, który posiada talent w określonej dziedzinie lub realizuje ciekawe pasje i zainteresowania. Występy w poszczególnych kategoriach oceniane były przez jury, złożone z szerokiego gremium nauczycieli i dyrektorów szkół. W trakcie trwania gali można było poznać pasje poszczególnych uczniów, których przekrój był bardzo zróżnicowany, od zamiłowań sportowych po talenty muzyczne, plastyczne, wokalne i teatralne. Jest to pierwsza tak duża impreza, którą przyszło nam organizować we współpracy z Kuratorium Oświaty i oczywiście we współpracy z władzami lokalnymi i placówkami oświatowymi. Bardzo, bardzo serdecznie w tym miejscu dziękuję za to, że Państwo dyrektorzy, Państwo opiekunowie odpowiedzieliście na nasze maile, które wysyłaliście, na informacje, które otrzymaliśmy od Państwa. I mam nadzieję, że sprostamy w dniu dzisiejszym z tymi wszystkimi trudnościami technicznymi, organizacyjnymi i atmosfera będzie towarzyszyła temu, by trzecia regionalna dolnośląska gala talentów, która jest realizowana w Lubaniu, była taką imprezą, która będzie skupiała w Lubaniu największe talenty. Talent to jest swoisty dar. Talent to też ciężka, nieustanna, systematyczna praca. Ale żeby talent rozkwitł, musi być opiekun. Dlatego w tym momencie bardzo dziękuję wszystkim opiekunom, wszystkim tym nauczycielom, którzy są zaangażowani w rozwijanie tych talentów, pasji, poszukiwanie możliwości rozwoju dla swoich pociech. Są też na sali rodzice, którym bardzo gratuluję pociech, bo wiem, że tacy rodzice bardzo intensywnie z nami się kontaktowali, dopytywali o szczegóły. Szczególnie ci rodzice swoich pociech, które chodzą do szkół podstawowych. Serdecznie witam Państwa na terenie miasta w imieniu władz samorządowych. Myślę, że będzie się tutaj czuć dobrze, pomimo tego, że pierwszy dzień wiosny przypomina raczej środek zimy, ale to słoneczko, które dostałem, myślę, że będzie zwiastunem tego, żeby tu dzisiaj panował uśmiech, radość, optymizm i żebyście Państwo zaczarowali pogodę na tyle, aby na święta wielkanocne były przynajmniej pierwsze okruchy wiosny. Tego życzę. Wszystkim występującym życzę, żeby mieli jak najmniejszą tremę. I pamiętajcie Państwo, że są tutaj ci nominowani, ale już samo wyjście na tą scenę i pokazanie swojego talentu jest wielkim sukcesem. I gratulacje za odwagę. Życzę, żeby się nie załamywać, jeżeli nie będzie się nominowany, bo zawsze przychodzi taki dzień, kiedy tym zwycięzcą się jest. I jak mówił Kamil Stoch, trzeba 100 razy skoczyć i 100 razy przegrać, żeby raz wygrać. Także wszystkiego dobrego życzę. Dzisiaj na tej scenie będą prezentowane talenty, młode talenty Dolnego Śląska. Zgodnie z sentencją, że talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymuje go tylko jednostka, my dorośli, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy jesteśmy odpowiedzialni za rozpoznawanie i odkrywanie talentów na swoim podwórku. A dzisiejsza gala stała się właśnie taką okazją do promowania zainteresowań, pasji i zdolności młodych ludzi. Na koniec wyłonimy kandydatów, którzy zaprezentują się na gali wojewódzkiej, która już po raz trzeci będzie w naszym województwie organizowana. Gdzie będzie ta gala, dowiemy się ze strony internetowej kuratorium, bo to do kuratora oświaty, dolnośląskiego kuratora oświaty należy określenie miejsca i terminu. Wiemy, że będzie to w czerwcu. I życzę, aby jak największa liczba uczestników dzisiejszej gali tutaj w Lubaniu mogła zaprezentować swoje zdolności i talenty na tej gali wojewódzkiej. Jeszcze zanim zajmę swoje miejsce, chciałbym na ręce pani dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, pani Marty Czarnieckiej, złożyć serdeczne podziękowania w imieniu dolnośląskiego wicekuratora oświaty pani Danuty Leśniewskiej za organizację
za ten trud, który tu został włożony w przygotowanie tej dzisiejszej uroczystości. Jest Dingo, gra bingo i z panną Kingą się spotyka w Budapeszcie. Barbara od Barbia, rabarbar w tortowym cieście. Rzut cukier, żrąc cukier z rozkoszy, staje im mózg. Cieszymy się, że to jest w naszym obiekcie, w naszym powiecie, że tak wielu gości do nas przyjechało, wiele utalentowanej młodzieży. Myślę, że dobrze się bawią, że dobrze spędzą u nas czas. Zawsze ich do nas zapraszamy chętnie i chciałbym z tej pozycji podziękować nauczycielom, dyrektorom za ciężką pracę. Chciałbym podziękować również rodzicom, bo te talenty wymagają szlifowania i ciągłej pracy i czuwania na tym, żeby tego nie stracić. Resztówką zrobić mam, żeby mi się grucha nie zrobiła. Martwił się pan, szalonek myśli, jak je wlać, skoro żadnej nie mam pod ręką, bo wszystkie zużył i nic do głowy już nie przychodzi. A tu grucha się kręci. Niby tu beton gęstnieje. Trzeba się szybko decydować. Wiadomo. Przygotowałam monodram na podstawie tekstu Lidii Amejko, Niby tu beton. Ten tekst poleciła mi pani reżyser Teatru Dziewiątka, do którego należę. No jest ten tekst pisany bardzo swobodnym językiem, takim charakterze groteski.
no, spodobał mi się od pierwszego przeczytania i chciałam po prostu zaprezentować go innym. Przed tak licznym gronem jury jeszcze nie występowałam. No, jest to całkowicie nowe doświadczenie, ale będę miło wspominać ten występ. Za nami 17 fantastycznych wystąpień w fantastycznej atmosferze. Widać po uczestnikach, że żyją swoimi talentami, że potrafią dzielić się tym, co mają najlepsze w sobie, czyli to, z czym przyszli na świat, to, co przy pomocy rodziców, nauczycieli wykształcili. Moje wrażenie cudne. Emocje, które towarzyszą tutaj wokoło, słychać w kuluarach, bardzo, bardzo wysokie i bardzo przyjemne. Odbiór uczestników, no, mogę powiedzieć, że rewelacyjny. Mam nadzieję, że jako organizator sprostam do końca wszystkim tym czynnościom, które są związane i przypisane dla organizatora. I mam nadzieję, że tego typu uroczystość, taka regionalna gala talentów, taki festiwal talentów na stałe wpisze się w struktury miasta powiatu lubańskiego. Dzisiaj moja szkoła, w przyszłym roku mam nadzieję, że inna szkoła w mieście czy w powiecie i mam nadzieję, że te wszystkie talenty będą owocowały kolejnymi, które będą się uwidaczniać i będą pokazywały, że przy pomocy miasta, powiatu, kuratorium oświaty będzie miało takich uczniów, którzy będą rozsławiać Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w całej Polsce.